Witam na kolejnym filmie, a dzisiaj trzy sygnały ostrzegawcze kobiet, na które powinieneś zwracać uwagę. Na końcu przygotowałem dla Ciebie niespodziankę, także warto obejrzeć cały ten materiał do samego końca. Pierwszy sygnał ostrzegawczy to jest sytuacja, kiedy kobieta ma w sobie negatywną energię. Wiesz co, no często to się wydaje takie oczywiste, jak o tym mówię, ale kiedy spotykasz się z kobietą i ona się z byle powodu gniewa, nie zna się na żartach, robi fochy, jest wiecznie zadowolona, cały czas mówi ci, że to jest twoja wina, to już wyczuwasz, że z tą kobietą coś jest nie tak. Ona nie do końca jest pozytywna albo w ogóle nie jest pozytywna i ty nawet rozmawiając z tą dziewczyną się męczysz, bo widzisz po niej, że jakby ona nie jest zadowolona ze swojego życia, jest taka nerwowa, i byle co jest ją w stanie wyprowadzić z równowagi, nawet twój uśmiech, komentarz. Znam przypadki, gdzie chłopak się spotykał z dziewczyną i jak tylko się do niej uśmiechnął, to ona od razu robiła się nerwowa i rzucała komentarze w jego stronę. Co się tak cieszysz? Po prostu była nerwowa, kiedy on się uśmiechał. No i reagowała nerwowo, kiedy on był pozytywnie nastawiony. Więc oczywiście z taką kobietą nie stworzysz fajnej relacji. Jeśli kobieta nie ma dystansu do siebie, kiedy ty z niej żartujesz, kiedy jej mówisz, ale króciutką spódniczkę założyłaś, tylko ona się od razu denerwuje, no to niestety, ale to nie będzie dobry typ kobiety też na dłuższą relację, bo kobiety negatywne, bez poczucia dystansu, to bardzo często kobiety zakompleksione, które mają niską samoocenę i oczywiście ta niska samoocena potem jest widoczna, kiedy ona chce tobą rządzić, manipulować, poniżać cię albo zachowywać się w taki niezbyt przyjazny sposób, więc naprawdę warto na to zwrócić uwagę, czy twoja kobieta jest negatywna, czy po prostu jest miłą, przyjazną, uśmiechniętą osóbką, jak z nią rozmawiasz, to się zawsze uśmiecha, szczerzy zęby, chichocze. I czasami być może ma jakieś swoje tutaj dąsy, fochy, ale nie widać tego w nadmiarze. Często poznając kobietę negatywną, toksyczną, zauważysz, że ona właściwie czepia się o wszystko i czasami celowo nawet tak rozmawia z tobą, żeby się z tobą pokłócić. Niekiedy takie kobiety bez powodu dostają takiego przypływu negatywnej energii, stają się nerwowe, no i zaczynają krzyczeć, mieć pretensje, a ty już wtedy powinieneś wyczuć na początku, jak ona tak rozmawia ze swoją koleżanką, czy z mamą, z tatą, że to jest dziewczyna, która jednak może być negatywna, dlatego warto na to zwrócić uwagę, bo się może okazać, że ty na początku nabrałeś się na tą wersję demonstracyjną kobiety. No i tobie się teraz wydaje, że ona jest taka całkiem sympatyczna, miła, a warto sprawdzić charakter twojej kobiety w kontaktach z innymi ludźmi. Jeśli ona przykładowo zbyt bardzo obraża swoją koleżankę, narzeka na nią, wyzywa ją przy tobie, widzisz w niej tą negatywną energię, tą złość, tą nienawiść do ludzi, to bardzo często ona też będzie przekładać to nastawienie na ciebie. Więc jeśli ona komentuje panią, która jej sprzedała buty i wyzywa ją głośno, krzyczy, denerwuje się, pokazuje złość, ona dokładnie tak samo cię będzie traktować, kiedy dojdzie do pierwszej kłótni czy nieporozumienia. Warto o tym pamiętać. Kolejny sygnał, na który warto zwracać uwagę, to są sygnały, gdzie kobiety pokazują, że się obrażają. Tak naprawdę, jeśli widzisz kobietę, która się często obraża i ona zawsze wychodzi z założenia, że ty ją masz przeprosić, a nie ona tutaj oczekuje dialogu, komunikacji, porozumienia, to zawsze będziesz się męczył z taką kobietą, bo oczywiście ile razy możesz przepraszać, ile razy możesz z nią rozmawiać, tłumaczyć jej, no ciężka sprawa, prawda? Więc wychodzę z założenia, że łatwiej się nam żyje, kiedy poznajemy kobiety, z którymi można się dogadać, porozumieć, pożartować, pójść na kompromis, które mają poczucie dystansu do siebie, bo zauważ, że trafisz na kobietę, która jest zadufana w sobie, ciągle stroi pretensje, fochy, jest negatywna, i jeszcze jak ona będzie wymagać od ciebie, że ty masz ją zawsze przepraszać, starać się o nią, gdzie to ona się z tobą pokłóciła, ona cię wkurzyła, zdenerwowała i kłótnia była z jej winy, no to ty ją będziesz przepraszał za to, że to ona się z tobą pokłóciła, więc będziesz miał niesamowite poczucie winy i będziesz się uzależniał od kobiety, która jest toksyczna.
warto o tym wspomnieć, bo często sami się pakujecie w tego typu kłopoty. Więc znajdź sobie kobietę, która się potrafi dogadać, która potrafi się przyznać do winy, powiedzieć ci: masz rację, Miśku, ja też po prostu powiedziałem ci coś niefajnego. Przytulmy się. Powinno pokutnie dochodzić do kompromisu, jeśli natomiast twoja kobieta ciągle wymaga od ciebie, żebyś ty do niej dzwonił, przepraszał ją, żebyś jej mówił: kochanie, skarbie, ja nie chciałem ci po prostu powiedzieć tego, a tak naprawdę nie zrobiłeś nic złego, tylko powiedziałeś swoje zdanie, uśmiechałeś się do niej, to już ta kobieta w pewien sposób cię dyskryminuje. Ona od ciebie wymaga, żebyś ty ją przepraszał za bycie sobą, a na to sobie nie wolno pozwolić, bo oczywiście stracisz siebie w tej relacji i to kobieta cię będzie prowadzić, dominować. Także uważajcie na kobiety, które są zadufane w sobie i zachowują się jak takie księżniczki, że to facet się ma o nią starać, ona jest piękna, ona nic nie musi, jak ci nie pasuje, to mnie nie przepraszaj, możemy się rozstać, to jest twój wybór, twoja decyzja. Jeśli ona obarcza cię tego typu pretensjami, poczuciem winy za każdym razem i nie widzi swoich błędów, no to nie będziesz w stanie skutecznie rozwijać relacji z taką kobietą. Bo oczywiście pomiędzy wami nie ma właściwej komunikacji, ona sama się do błędów nie przyznaje, dlatego będzie bardzo ciężko się z nią dogadywać, porozumiewać. Warto o tym pamiętać. Kolejny sygnał ostrzegawczy. Uważaj na kobiety, które miały wielu partnerów seksualnych. Jeśli taka kobieta utrzymuje dalej z nimi kontakty, pisze sobie z nimi na Facebooku, w internecie, no to wiesz co, jednak to świadczy o tym, że ona wspomina miło tamte chwile. Jeśli jest z tą w związku, a dalej pisze z gościem, z którym sypiała, z jednym, z drugim, z trzecim, często to może być kobieta otwarta seksualnie, która w trakcie kłótni pojedzie do takiego faceta i prześpi się z nim kolejny raz. Dlatego lepiej na to uważać, bo takie kobiety mogą zawsze czuć pokusę zdrady czy porzucenia ciebie w trakcie kłótni. A jeśli taka kobieta na domiar złego ciągle ci dokucza, dyskryminuje cię w relacji, ciągle cię obarcza poczuciem winy lub wiecznie jest niezadowolona, sfochowana i jeszcze utrzymuje kontakty z byłymi facetami, którzy do niej piszą, z którymi spała, no to niestety, ale sam się prosisz o problemy, bo takie kobiety często zdradzają, oszukują, więc warto o tym pamiętać. Niestety, tylko do czwartku do północy, pakiet 15 najnowszych materiałów, 74% taniej, pod spodem masz linka. Warto sobie pobrać te wszystkie kursy w dużo niższej cenie, ponad 120 godzin wiedzy, dużo, dużo taniej. Zainwestuj w siebie, zmień swoje życie i naucz się, jak skutecznie uwodzić kobiety. promocja.uwodzeniewdzień.pl. Wejdź tutaj i powiesz te wszystkie kursy w dużo niższej cenie, tylko do czwartku do północy. Jak usłyszeć kocham cię od kobiety, męska osobowość alfa, kontrola wytrysku, mistrz emocji 4.0 i inne świetne materiały w dużo niższej cenie. Polecam, zainwestuj w siebie i poczuj, jak to jest być prawdziwym facetem dla kobiety, na którego ona leci, którego ona uwodzi, podrywa. Ta wiedza zmieni twoje życie. Ponad 120 godzin wiedzy o kobietach, o uwodzeniu, o relacjach. Zbuduj swoje życie na nowo i raz na zawsze pozbądź się problemów z kobietami. Pobierz sobie całą paczkę materiałów tylko do czwartku, do północy. 74% taniej. Polecam.